Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 u przyjemniaków tym razem. A właściwie to u Marysi przyjemniak, bo tylko tyle zostało z przyjemniaków w tym ich domu. Boże, co za pozycję. Czekajcie, ja to już uwieczęć na screenie. Po prostu, czy wy to widzicie? Taki wstęp. No super. No, także tak, witam was serdecznie w nowym życiu Marysi Przyjemniak, moi drodzy. Jak widzicie, Marysia zmieniła fryzurę, zmieniła trochę swój look po rozwodzie. Ojejku, jak słodko. No zobaczcie. Marysia jest teraz bardzo szczęśliwą kobietą, ponieważ poznała drugą miłość swojego życia. Mam nadzieję, że już tą szczerą, prawdziwą. No i cóż, jest to Markus, nie Markus, tylko Mateo Brown. To jest sim, którego wprowadziłam do Miłowa wraz z trzema synami, więc też był samotnym ojcem, więc tak ich losy się splotły. Marysia jest od niego dużo starsza, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza. Na razie są zaręczeni i myślę, że w tym odcinku zrobimy im jakiś mały ślubik. Zjedz sobie coś. Tak, jakiś mały ślubik, skromny. Bo wiecie, Marysia już jedno małżeństwo ma za sobą, więc na pewno nie będzie chciała teraz robić hucznego wesela. Więc mamy na wychowaniu teraz trzech synów. Możecie ich kojarzyć z biedaków, bo oni się kumplują z naszymi dziećmi. Znaczy się z dziećmi biedaków. Ty użyj sobie najpierw, a potem pójdziesz może na telewizor. Tak, tutaj wiele się nie zmieniło jeszcze w tym domu, bo niestety jeszcze nie miałam czasu, ale Marysia pewnie będzie wprowadzać jakieś zmiany. Właśnie, wszyscy się zajmują komputerami, telewizorami, a głodni są. O, a Maryśka już była na basenie. Czy gdzieś tam. O, on już by chciał na randkę jakąś iść. Tak się zastanawiam, czy można wziąć jakiś skromny ślub? Czy jak ludzie zaproponują małżeństwo, to oni po prostu wezmą ślub tak, o? Czy on jej się drugi raz oświadczy? Bo ja tego właśnie nie rozumiem. Mi się wydaje, że to będzie coś w stylu ślub po cichu, jak jest w innych seriach. Znaczy nie seriach, tylko Simsach. No Marysia, czy teraz nie wygląda pięknie? Pasuje jej, myślę, ta fryzurka. Do jej takiej azjatyckiej lekko urody. No Marysia w ogóle zostanie sama, więc co ona będzie robić? To jest pytanie. Tutaj do pracy... Jakim cudem ty jesteś dalej starzystką, Marysia? Ty już prawie jesteś stara. A ty nawet nie ruszyłaś dalej z tą swoją karierą całą śmieszną, masakra. No właśnie dlatego trzeba się zająć tymi rodzinami, bo po prostu... Jeszcze musisz zobaczyć, czy ty masz telefon? Pewnie nie masz. Więc musisz zadzwonić, sprawdzić, czy mamy usługi. No bo ogólnie Daniel oczywiście się od nas wyprowadził. Daniel aktualnie mieszka ze swoją córką, chyba Lilianną, jeśli się nie mylę. No niestety, córka przyjęła go pod swój dach, chociaż no nie spisał się jako mąż i ojciec, no ale cóż miała począć, w końcu rodziców się nie wybiera. Aha, już wiem dlaczego ona chodzi w stroju rąbylowym, bo mamy taki prysznic wezięcy, no trudno, potem to się zmieni najwyżej. Pokaż mi, kochana. Ty się przyjaźnisz z Kassandrą Ćwir w ogóle? W sumie dobre połączenie. Więc dla mnie spoko. Co my tu mamy? Nie ma pokojówki, czyli mamy pokojówkę. Ale czy to będzie ta sama pokojówka, z którą zdradził cię twój mąż? Bo nie wiem, czy chciałabyś, żeby ktoś taki pracował u ciebie w domu. Tak, zostaw talerze na podłodze i idź. Najlepiej.
Przecież ja ci dałam samochód, czemu ty jeździsz tym? Który dzieciak winął ci samochód? Na bank, który ci zabrał samochód. Bo tutaj stał samochód jego. Nie mam pytań, nie? Tutaj ktoś tam przewrócił śmietnik w ogóle i oczywiście przyszła ta Kaśka. Ja chcę ją zwolnić. Proszę zwolnić ją. Nie będzie tak. No. Żegnam. Żegnam. Nie pozdrawiam. Dobrze. I teraz chyba musimy jeszcze raz zadzwonić po usługi i mam nadzieję, że przyślą mi kogoś nowego. Chyba, że teraz po prostu przyślą mi nową pokojówkę. Nie wiem, jak to działa w Simsach 2. Zaraz się okaże. Aha, czyli przyślą mi chyba nową, bo nie mogę wynająć nowej pokojówki. No dobra, zobaczymy. Czy ty się najadłaś, kochana? Weź coś jeszcze zjedz. No podaj może deser, aha, ty nic nie umiesz gotować. Świetnie, zrób kanapki z szynką w takim razie. Tutaj któryś chciał mieć psa, ale już nie chce. No nieważne. Który to przyjechał? Markus. Gwizdnął samochód ojcu. A wiecie co, bo ja może mu ustawiłam niechcący. Tak, mogłam pomylić imiona po prostu. Kurde. No, ja po prostu pomyliłam imiona. Jak wy się w ogóle chłopcy czujecie? Możecie odrobić od razu lekcję? Wam się chce sikać i mamy karaluchy. Podnieś śmietnik. Posprzątaj. Będę przyjemniaczy. To jest syn Liliany! O ja! Teraz mi się przypomniało. To weźcie sobie tutaj się zaprzyjaźnijcie. A jest już pokojówka też. To od razu zadzwonię pokojówkę. Tak. No już! Ile tam gadać będziesz z nią? Z nim. Przestań płakać. Czy tutaj już wszystko ogarnięte? Chłopcy. Co to za typek? O Jezus, a ty jakieś ściski. Ty chcesz siku, więc mógłbyś iść zrobić siku. Marysia znowu jest głodna. Czy ty jesteś Maryśka w ciąży? Nie przypominam sobie, żeś była. Zawsze porzucają te lekcje. Niestety nie mam tyle biurek, żeby im dać te desklokatory. No bo ja jeszcze tutaj w sumie nic nie robiłam w tym domu takiego. Żadnych takich większych zmian. No nie widzę, żeby gdzieś tu leżały kolejne lekcje. Może na górze w pokojach. O, tu leżę. No i dobra. Idź sobie odrób też. A ty to musisz właśnie iść najpierw do toalety. Ty, to jest twój wnuk! Teraz zajarzyła mnie. Że przecież to jest jej wnuk, jeśli to jest syn Lilianny. O, Lilianna też tam ma tam ciekawą historię, więc jak do niej przejdziemy, to... sami się przekonacie. Nie, żeby coś. Co to jest? Lucyna Mazur, okej, okay, to chyba z tobą nie mamy złych wspomnień. Zostaw to na razie. Idź poznaj tego chłopaka. Czy on jest zaznaczony jako twój wnuk? Aha, bo ja mam zaznaczony tylko przyjaciół, dlatego on mi się nie wyświetla. Jest jako rodzina, dobrze. I tu łazi pod domem. Ty sobie potem możesz korzystać, możesz oglądać. Też możesz oglądać. Jak skończycie odrabiać lekcję? Oj, nie skończyłeś, widzę. No już trudno. Jak tam? Dobrze wam relacje idą?
Dobra, na szybko tutaj coś powstawiałam. Miało nie być duże wesele, ale... No jest jak jest, więc Maryśka, weź urządź sobie przyjęcie. Wesele. Ale nie zaprosimy chyba dużo osób po prostu. I tyle. Weź zachowaj resztki. A no tak. Zaprosimy oczywiście Kassandrę, skoro jest naszą przyjaciółką. Jasmine, bo to nasza wnuczka. Angelikę, bo to nasza córka. Ronalda zaprosimy, bo to jest chłopak naszej córki. Chciałam jeszcze zaprosić... Dobra, styknie tyle, moi drodzy. Przebierzmy się w ubrania wizytowe, żebyśmy ładnie wyglądali. Ronald nawet przyszedł z Angeliką. I Liliana przyszła ze Szczepanem. Jesus Christ, Angelika, jaki brzuch! Tak, Angelika dalej chodzi w ciąży. Ona naprawdę ma potężny ten brzuch. Masakra. Dobrze, że u kogoś nie da się urodzić, nie? Podaj jedzenie, co ty robisz? Czemu ty jesteś pod prysznicem? Masakra. A czemu ty się nie przebrałaś? Przesta... już... No nie mogę, no. Gdzie jest edytor garderoby? Wizytowe. Wszyscy tutaj. Dziękuję bardzo. I może wstrzymajmy się z toastami? Nie, nie może. Chcemy wziąć ślub. Wszyscy. Więc siadać na tyłkach. Właśnie. I oglądać. Odejdź od tego komputera! Gałganie. Ojciec się żeni. Proszę oglądać. Wszyscy proszę oglądać. Tą ceremonię. Boże święty. I czemu się zrobiło tak ciemno? Hola, Van. E quinto. Ajini. Fundace. Has de hablar. Aquí te va. Esti. Te va. Krondo. To było szybkie. A oglądali chociaż to... Dobra, oglądali. Czy to tak słabo świeci? Proszę włączyć wszystkie światła. Aha, to po prostu tak słabo świeci. O, brawo! Mi biją! Super, po prostu na bank się już zacięli. Więc tak... Halo. Aha, dobra. Bo się tak piknęłam. Pokój tort najpierw! Jesus, no... A trzeba było zrobić skromny ślub. Chodź, Maryś. Chyba zapomniałam, że Kassandra też jest w ciąży. No chodź, Mateo. Masakra po prostu z nimi. No, jeszcze z Kungsami tu brakuje, no po prostu... W ogóle... I dobrze jej tak, jakaś Eliza Noga się wprosiła na wesele. Nikt jej tu nie zapraszał, nie? Jak będzie, wepchasz mu do buzi? Nie, nakarmisz go widelcem kulturalnie. Wiecie. Marysia to ma klasę. Oh. Oho. Dobra, romantycznie, pięknie, wszystko super. Co się dzieje, Jasmine? Częstujcie się, częstujcie się. Czy pani może z tym wyjść? Ale to masz zabawę. Weź sobie potańcz lepiej. Mm.
Ty masz w ogóle słabe relacje z Ilianną, mogłabyś z nią trochę porozmawiać. Ronald. Troszkę z córką trzeba podnieść sobie relacje. Dobrze. Z Jasmine masz spoko relacje, a z Angeliką też jesteście przyjaciółkami, więc nie jest najgorzej. O, Benedykt nawet został fajnie. Taki elegancki. Do zobaczenia, Cassandra. Idziesz już pewnie, bo się źle czujesz. Mam nadzieję, że ci się podobało na przyjęciu. Pytanie... Dobrze, leci ten czas, bo już myślałam, że mam wyłączone, ale na szczęście nie. Możecie sobie też razem potańczyć. O, a możesz też w ogóle poznać córki swojej żony. A ty już ją znasz. No dobra. Przedstaw. O, Leonowi, spoko. Możesz postawić. O, co wy się tak wszyscy znacie ze Szczepanem? Też się znasz ze Szczepanem. Okej, to ja nawet nie wiedziałam. A to jest Leon, może jakiś, dobra. Też jakiś twój znajomy. O, tego też możesz poznać. Biedna Jasmine, no ta Aliza noga śmierdzi, ja jej tutaj nie zapraszałam, ani tego Leona nogi. Oni się serio sami wprosili, bez jaj, a to miało być skromne te... Czego wy tak stoicie jak te kołki? Weźcie potańczcie sobie, bo wy macie do dupy rozrywkę w ogóle. A ty idź do toalety szybko. O, tutaj... Chyba sobie żartujesz. Widzicie, czy wy to widzicie? Przyjemniaczek prosił się na imprezę. To chyba jakiś żart jest. Jeszcze tańczy na weselu swojej byłej żony. Nie wierzę, nie wierzę własnym oczom. Po prostu nie wierzę, nie? To trzeba mieć tupet, to trzeba mieć tupet. Pinkon jest chory. Wszyscy śmierdzą, nie? Czemu na imprezie wszyscy muszą zawsze śmierdzieć? To idź spać, Lincoln. Nie wiem, które łóżko było twoje. No i dobrze, wystarczy nam dobra zabawa. Biedna Marysia, jeszcze kurde, takie chamstwo, żeby jej się wprosił, były na imprezę. Naprawdę jestem w szoku, że Sisymowie mają taki tupet. Masakra. Akurat deszcz zaczął padać, nie? Dobra. Idź sobie, chłopie, skorzystaj. No i w sumie możesz iść spać. Ty też, Marysia, potrzebujesz toalety, prysznicu i w sumie idź spać. Ty już śpisz, tak? Bo ty w ogóle się źle czułeś. O, tu jeszcze mamy toaletę, więc możesz skorzystać, wziąć prysznic i też się już położyć. No i ty to samo, tylko przydałoby się, żeby się zwolniła łazienka któraś.
Ojciec, zbieraj się z tego klopa, no. No i ty też pójdziesz spać. No i moi drodzy, myślę, że... O, wszystkie lekcje oczywiście poukładane. Ale na szczęście jest weekend, więc oni sobie to robią w weekend. Nie będę już nagrywać kolejnego dnia, bo już dzisiaj się troszkę wydarzyło z tym ślubem i w ogóle, więc po prostu... no, na dzisiaj wystarczy nam wrażeń. Zostawimy sobie resztę na kolejne odcinki. Tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, no słyszymy się w kolejnych odcinkach. Przypuszczam, że kolejna rodzina to będzie rodzina Marzyciel. Ale jeszcze nie jestem pewna 100%, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!